Rozmawiamy tuż przed meczem Polska-Łotwa, jednym z trzech sprawdzianów tuż przed samymi mistrzostwami Europy. Powiedz Tomku, takie pytanie mam chyba ja, ale wielu, wielu kibiców. Nie wolałbyś być teraz tutaj nie w roli trenera, asystenta Franciszka Smudy, tylko piłkarza? Moje prywatne odczucia tutaj nie mają znaczenia. Zostałem dokoptowany do sztabu rok temu przez trenera Smudę jako asystent i pomocnik do spraw ofensywnych i z tej roli staram się wywiązywać. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że jest świetna murawa, piękny stadion i fajnie by było zagrać, ale przyjdzie na co czas, kiedy z Jagiellonią rozpoczniemy przygotowania i znowu zacznie się Polska Liga. Ale chodzi mi o to, że mamy bardzo duży niedobór wśród skutecznych napastników. Ty rok temu zostałeś królem strzelców z Jagiellonią, 14 bramek. W tym roku żaden polski piłkarz w naszej ekstraklasie nie strzelił tylu goli, co ty. Kolejne 15 trafień i ten łowca bramek wydawały się idealnym zmiennikiem dla Roberta Lewandowskiego. Ty oczywiście zapowiadałeś wiele razy, że nie, że już twój czas przeminął, że pora na innych, ale czy był taki moment, że gdyby padła propozycja, to zamieniłbyś dres trenerski na koszulkę zawodnika? Gdyby trener Smuda wyraził taką chęć i zaproponował mi, pewnie bym się zgodził, choć oczywiście moim celem tutaj jest tylko i przede wszystkim pomoc tym chłopakom, którzy są, czyli Sobiechowi, czyli Broszkowi i Lewandowskiemu, w tym, aby byli dobrze przygotowani, skuteczni i co najważniejsze, skuteczni w meczach z Grecją i następnych. Powiedz mi, Tomku, jak widzisz po tych paru dniach treningów Pawła Broszka, Artura Sobiecha, to są piłkarze, którzy nie grali za dużo w minionym sezonie. Czy rzeczywiście te zaległości są duże, czy coś da się zrobić, da się to nadrobić? Rzeczywiście widać, że nie w wszystkich momentach podejmują właściwe decyzje. Są trochę nerwowi w danych sytuacjach podbramkowych, w których powinni się zachować spokojniej. No ale mamy już tydzień pracy za nami, tydzień pracy przed nami. Wierzę, że poprawią jeszcze na tyle tą skuteczność, że właśnie w tych spotkaniach, może nie dzisiaj, bo dzisiaj w tym spotkaniu oczekuję fajerwerków z naszej strony, oczekuję solidnego wybiegania i zostawienia przede wszystkim zdrowia w spotkaniu z Łotyszami, bo nie ma co ukrywać, że mamy tydzień ciężki za sobą. Czy zostaną z nami w grupie 23 na Euro, tego jeszcze nie wiemy. Co by było, gdyby odpukać Robert Lewandowski doznał kontuzji? No grałby jeden z dwójki, Sobiech Brożek.